Hereściok, czyli Kowaniec Wielki, to jeden z dwóch potoków, które w niewielkiej odległości od początku Golgotki łączą się i dalej płynął aż do ujścia do Czarnego Dunajca. Zanim zacząłem okrążać dolinkę przeszedłem Kowańcem Boczną, czyli dawną drogą do Klocka przez, uwaga, gdzie to jest? No oczywiście, górna stacja Długiej Polany, dalej przełęcz Czarnotówka, potem odbiłem w lewo, nie poszedłem jak tydzień temu w kierunku Czarnego Szlaku z Ostrowska na Turbacz, tylko zszedłem na Oleksówki. I tutaj rozpocząłem już regularne otaczanie doliny. E, I tu należałoby się skupić nad tematem, który jeszcze wróci przy okazji sesji Rady Miasta w przedostatni dzień roku, a chodzi o nieszczęsne dziubasówki. Kto zna temat, to zna, kto nie wie o co chodzi, to teraz tylko w skrócie. To ta planowana, ale niezrealizowana stacja narciarska, która z powodu jednego właściciela gruntu nie ma szans powstać. A jeździłoby się tu przepięknie. Trochę drzew trzeba by było wyciąć, ale to nie byłaby jakaś rzeź lasu, tylko kosmetyczne przecinki. Same dziubasówki są o tutaj. Piękna polana z widokiem, no szczególnie dzisiaj zapierającym dech w piersiach ogólnie. A dygresja. Yy, nie rozumiem, dlaczego miłośnicy Tatr chodzą po Tatrach i zadeptują je wraz z tłumami warszawiaków, skoro stąd z Gorców owe Tatry widać znacznie lepiej. No ale dobra, mnie akurat tłumy w Gorcach wcale się nie marzą, więc wracajmy do rzeczy. Otóż dziubasówki są tutaj, a na dół wiedzie piękny, stromy, kilkusetmetrowy stok, który dziś dał mi w kość przy podchodzeniu, ale muszę jak popada trochę więcej śniegu, przetestować go na nartach turowych z góry na dół, bo pewnie będzie tu niezła zabawa, a jeszcze lepsza byłaby pewnie przy wyratrakowanym stoku. A, ale właściwie ja jeszcze nie wyjaśniłem podstawowej sprawy, czyli gdzie to wszystko jest. Bo to, że dziubasówki leżą przy żółtym szlaku, to może nie wszystkim coś powiedzieć, ponieważ większość turystów zna raczej zielony. Więc kiedy miniemy wyciąg na długiej polanie, przejdziemy przez mostek i trafimy na to małe osiedle, taki zakręt asfaltowy, to właśnie to ujęcie, które teraz prezentuję, jest od północnej strony tego osiedla. Reszty można się już domyślić. Jak widać, właściciele działek pod wyciąg stracili już nadzieję na porozumienie, ponieważ obok starych zabudowań powstały już dwie nowe, może nie całkiem z pozwoleniem na budowę, ale piękne macóweczki z cud widokiem. Widoki w ogóle były dzisiaj znów walorem numer jeden chodzenia po górach. Dla mnie niebegatelnym plusem była utrata 2000 kalorii, ale z pewnością takie widoki, taki zachód słońca i w ogóle pogoda były do pozazdroszczenia. Kto nie był, niech ogląda i żałuje, że nie był. A na koniec mała prośba, wsparta jeszcze paroma widoczkami, hmm, czyli będą sobie leciały na wideo, a ja będę mówił o czym innym. E, proszę, drogich widzów, o subskrypcję. Zamierzam rozwijać sekcję wideo na fotopodhale, a w przyszłości może się okazać, że pewne rzeczy będziecie wy chcieli obejrzeć na żywo. YouTube daje taką możliwość, ale tylko tym, którzy mają 100 subskrypcji. Na razie to nic pilnego, ale kiedyś możliwość relacji live może się przydać i mnie i wam, drodzy internauci. A ja ogląda was kilkaset osób dany film, więc myślę, że to 100 subów to nie jest jakaś tam wyimaginowana liczba. No, to tyle na dziś. Jutro, może niezbyt konsekwentnie w zestawieniu z tym, co przedtem powiedziałem, planuję wyjście na Kasprowy Wierch. Ale ja nigdy nikomu nie mówiłem, że jestem miłośnikiem tat. Idę popatrzeć sobie na gorce. Cześć.